Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie naszych uczestników, którym dziękuję za przyjęcie, zaproszenie, za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Witam także naszych słuchaczy, widzów, którzy już się podłączyli do tego spotkania na naszym kanale fundacyjnym na YouTube albo się podłączą, będą oglądali to też później, bo to się istnieje. Rozpoczynamy nasze czwarte już spotkanie w cyklu z pięciu zaplanowanych spotkań poświęconych owocom piątej edycji konkursu na najlepszy esej metafizyczny, konkursu imienia Barbary Skargi, organizowanego przez Fundację na Rzecz Myślenia imienia Barbary Skargi. Jest to jak do tej pory ostatnia edycja konkursu, która odbyła się w październiku 2020 roku. I zadaniem konkursowym, zadaniem którego była metafizyka dziś. Po tym, jak ten konkurs się odbył, konsekwentnie zostały wydane książki zwycięzcy i finalistów tego konkursu, które również jedna po drugiej są prezentowane w ramach takich oto spotkań. Mamy dziś, jak powiedziałem, czwarte z pięciu spotkań. Tematem dzisiejszego spotkania będzie książka pana doktora Michała Pospieszyła, rozkład esej o związkach państwa i patogenów 1050-1078. Jako esej konkursowy dzieło to miało odrobinę inny tytuł, Zaraza esej o związkach państwa i patogenów 1050-1378. Otóż witam autora, pan Michał Pospieszyła, filozofa, historyka idei, kultury, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych PAN, a także finalista piątej edycji konkursu Barbara. Dobry wieczór. Także witam naszych gości, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i podzielić się własnymi przemyśleniami na temat książki pana doktora Pospieszyła. Jest to pani doktor Monika Rogowska-Stanglet, filozofka, tłumaczka, adiunktka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, autorka książek m.in. Być ze świata, czyli eseje o etyce posthumanistycznej, a także Ciało poza innością i tożsamością, czyli ciało filozofii współczesnej. Dobry wieczór. I witam pana doktora habilitowanego Piotra Laskowskiego, historyka idei, pedagoga, pracownika Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Socjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, autora takich tytułów jak Szkice z dziejów anarchizmu, a także Maszyny wojenne, George Sorel i Strategia radykalnej filozofii politycznej. Ja się nazywam Anton Marczyński i moim zadaniem jest dziś poprowadzenie tego spotkania. Otóż jeszcze raz pokażę tę książkę. Żeby było widać, to słońce chyba nie przesłanie. Rozmawiamy dziś o książce Rozkład, esej o związkach państw i patogenów 1378. Rozmawiamy o medytacji, która, jeszcze raz chcę podkreślić, jest odpowiedzią na konkursowe zadanie, konkursowy temat z konieczności związane z metafizyką, z tym, jak możemy postrzegać ją dziś. Zadanie konkursowe jest metafizyka dziś. Ona mówi o całości, wielości na przykład. Mówi, odnosi się do innych problemów, które od początku były obecne w
ani filozofii, którym metafizyka jest, a zarazem odnosi się na pierwszy rzut oka do kwestii być może niekoniecznie z metafizyką związanych, bo odnosi się na pierwszy rzut oka, być może ponoć, niekoniecznie, bo odnosi się do kwestii polityki, odnosi się do kwestii społecznych, ale też, co jest ważne, odnosi się do tego, jak te kwestie niby epifenomenalne względem metafizyki są z tym jądrem metafizycznym, z jądrem filozofii w sposób bezpośredni, nieodłączny związany. Jak wynika z tytułu książki, się odnosi też do tego, co możemy powiązać, skojarzyć z wymiarem fizjologicznym i biologicznym, czyli odnosi się do ciała cielesności, do rozkładu, który to rozkład przekłada się nie tylko na fizjologię, na biologię, ale całkowicie w duchu filozofii dwudziestowiecznej na tematy, problemy, kwestie polityki, o biopolityce. Natomiast, ponieważ miałem zadanie moderacja, na tym na razie się zatrzymam. Być może pozwolę sobie jeszcze na jakieś pytanie już w trakcie dyskusji. Teraz natomiast chcę przekazać słowo pani doktor, pani Monice Rogowskiej-Stangret, by pani przedstawiła swoje przemyślenia, swoją recenzję ewentualnie tej książki. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziękuję bardzo za to zaproszenie, bardzo wyróżniające, że mogłam się znaleźć wśród osób omawiających książkę Michała Pospiszyla. I od razu chciałam powiedzieć, że jej lektura sprawiła mi dużą frajdę i radość, i satysfakcję czytelniczą. Miałam takie poczucie, że oto przede mną autor snuje opowieść i bardzo precyzyjnie utkaną, bardzo erudycyjnie utkaną. I ta przyjemność płynęła z tego właśnie, z tej obserwacji, w jaki sposób te kolejne elementy tej układanki, bo tak sobie o tym myślę właśnie jako układance, jak i o takich puzzlach, jak autor przekonująco te elementy, te układanki wkłada we właściwe miejsca. I to mnie bardzo, sprawiło mi po prostu ogromną, ogromną radość. I chyba taka moja pierwsza, to znaczy taka refleksja, od której chciałabym zacząć, jest teraz słuchając pana Antona, pomyślałam sobie o tej kwestii metafizycznej też i być może właśnie to będzie uwaga po części metodologiczna, po części właśnie związana z tą kwestią metafizyki dziś, bo to jest opowieść, można powiedzieć, z dziejów biopolityki, właśnie na tej kwestii dziejowości, czy też ujęcia czasowości w tej opowieści Michała chciałabym się skupić. Bo można by pomyśleć, też patrząc na ten tytuł odsyłający do czasów średniowiecznych, że i może w ogóle myśląc o tym, w jaki sposób często konstruowane są narracje na temat biopolityki, czy w ogóle narracje związane z historią idei, że otrzymamy taką opowieść przedstawioną w sposób linearny, tak? Takiej opowieści, w której polityka wyłania się w jakimś konkretnym momencie historycznym, natomiast tutaj autor podejmuje się takiej pracy trochę archeologicznej, odkopywania jakichś zwiastunów czy pierwszych tych zapowiedzi biopolityki w czasach, które wydają się bardzo, bardzo odległe. Że otrzymamy taką opowieść, która z tą linearnością łączy się też taki łańcuch przyczynowo-skutkowy. I właśnie ten łańcuch przyczynowo-skutkowy sprawia, że i ta linearność sprawiają, że
opowieść się jakby tak rozwleka, że średniowiecze wydaje się po prostu jakąś taką dziwną epoką, minioną, niebyłą, wręcz, która współcześnie w debatach pojawia się jako taki symbol zacofania, jakiegoś takiego, no właśnie zacofania po prostu. Natomiast ta opowieść jest zupełnie inaczej skonstruowana i to mi się wydaje właśnie też taką wypowiedzią o metafizyce dzisiaj, to znaczy o tym, w jaki sposób możemy myśleć o czasowości wydarzeń dzisiaj. Ponieważ jakby ja mam takie poczucie, że tutaj to, co się wydaje właśnie takie dalekie i odległe, to gnijące, rozkładające się ciało papieża pozbawionego tych insygniów papieskich, pozbawionego szat papieskich, wydaje się tak odległe, natomiast tutaj w tej opowieści ono nagle przeziera, wyziera właściwie w centrum debat współcześnie toczonych, staje się bliskie i to ciało w pewien sposób nadal gnije, to znaczy ta historia się po prostu nie zakończyła. I tak myślę o tym, o tej opowieści właśnie przez pryzmat może jakiegoś rodzaju mapy bardziej, czy układania warstw geologicznych, na które składają się zdarzenia, interpretacje, jakieś fakty, pragnienia, dążenia, fantazje. I układanie tych warstw powoduje jakby, że one się na siebie nakładają, ale jednocześnie przezierają przez siebie. I to, co otrzymujemy, tak przynajmniej ja to odczytuję, to właśnie takie spojrzenie na moment, w którym się znajdujemy dzisiaj, w którym widać te warstwy, tak? To ciało z przeszłości, to ciało, które wciąż gnije, te fantazje, które je otaczały i te zabiegi wokół tego ciała. Naprawdę wydaje mi się dość radykalny ruch, bo dużo w teorii współczesnej czyta się o tym zaburzeniu tej linearności opowieści, a jednocześnie mam poczucie, że Michał to robi po prostu, że on faktycznie jakby jego opowieść sprawia, że nasze dzisiaj jakby staje się bardzo gęstą strukturą i właśnie pozwala na uchwycenie tych ciał, tych ruchów, tej krnąbrności, zagłady, rozkładu, bakterii, herezji, orto i heterodoksji. I to jest jakby jedna kwestia. Mam wrażenie właśnie, że tutaj mamy do czynienia z taką przeszłością, która po prostu nie przeszła, która w pewien sposób jest przesunięta, te debaty zmieniają się, pojawiają się nowe pola, one może się nieco przesuwają, ale tak naprawdę jakby pozostaje centralne to pytanie o taką fantazję świata bez zarazy, fantazję czystości, fantazję septyczności. Też mi się wydaje, że taką fantazję o tym, że możemy kontrolować cały świat, że możemy go ułożyć, że możemy go raz na zawsze opisać, że możemy sprawować pełną kontrolę, że jesteśmy omnipotentni. No i ta fantazja właśnie jest tutaj jakby przesuwana cały czas w różne miejsca. Dla przykładu choćby podam ten, który znajduje się w takim rozdziale wprowadzającym, kiedy ta fantazja czystości, czy tego, że poradzimy sobie raz na zawsze z bakteriami, powraca w połowie XX wieku, kiedy antybiotyki zaczynają działać i
i widzimy i mamy nadzieję, że wraz z antybiotykami miną nasze wszystkie choroby bakteryjne. Okazuje się, że ta historia jest po prostu przesunięta w inny rejestr, tak naprawdę cały czas przesuwana, więc to... No to mi się wydaje jakby w pierwszym momencie szczególnie ciekawe właśnie to przeformułowanie czasowości i pokazanie takiego refrenu, który w różnej tonacji, z różnym naciskiem, ale powraca do nas i właściwie to ciało i właśnie te zabiegi, o tym już mówiłam, powracają, tak? One stają się nam niezwykle bliskie. Zaburzona jest jakby taka perspektywa, do której być może się przyzwyczailiśmy, czyli taka perspektywa właśnie odległego średniowiecza, która nie ma w ogóle związku z naszym dzisiaj. A drugą rzecz, którą chciałabym już krócej tak podrzucić jeszcze, to co w tej książce też mnie ujmuje, że można z nią pójść w różne strony. W tym sensie, że ona oczywiście traktuje o jakimś wycinku naszej historii biopolityki, który okazuje się bardzo, bardzo aktualny i ważny, ale jednocześnie pokazuje różne drogi, w które możemy pójść, bo to jest i kwestia wiedzy, i kwestia formułowania wiedzy i kwestia cielesności, różnych praktyk związanych z cielesnością i kwestia ruchów społecznych, pytania o wspólnotę, ale też te kwestie środowiskowe. Więc wydaje mi się, że tutaj jest po prostu ta taka niewielka, jeśli chodzi o rozmiar książka, może nas poprowadzić w bardzo różne strony i okazać się inspirująca. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję. I pan Michał odpowie trochę później, a teraz jeszcze poproszę pana Piotra Radzkowskiego o przedstawienie własne. Bardzo dziękuję i tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Podobnie jak moja przedmówczyni, jakoś niezwykle się czuję zaszczycony i szczęśliwy, bo też pewnie wypadnie mi powiedzieć na początku, że w osobie Michała Pospiszyla jakoś znajduję człowieka, o którym myślę w kategoriach jakiegoś intensywnego powinowactwa i też takiego duchowego i w tym sensie, czy intelektualnego, może lepiej powiedzieć. No i w tym sensie ta książka, znowu zgadzam się z tym, co już zostało powiedziane, że ona będąc książką sięgającą do średniowiecza jest książką nadzwyczaj współczesną i dotykającą nas tu i teraz. No i ona dla mnie była, kiedy ją czytałem pierwszy raz, jakimś takim naprawdę oddechem pełną piersią, czy jakimś powiewem świeżego powietrza. No bo rzeczywiście w takiej sytuacji, prawda, w której, no jak mi się wydaje, to takie przekształcanie wielości w ciało cały czas się dokonuje i to zachowywanie ciała coraz intensywniejszym i bardziej rozbudowanym procedurom podlega i ostatecznie przy każdej trwodze i przy każdym lęku słyszymy ten taki dominujący głos, żeby państwo wzmocniło swoje działania, żeby państwo zaopiekowało się, ochroniło to swoje ciało, z naszych ciał zbudowane, żeby państwo się wzmocniło i ostatecznie jedyny wybór polityczny, jaki przed nami staje, to wybór tej zarazy, co do której domagamy się, żeby państwo działało intensywnie, prawda? To jest różnica polityczna. Kogo bardziej się boimy? Trędowatych, Żydów, sodomitów, heretyków, prawda? I to są te podziały polityczne, które mamy do dyspozycji na tej scenie. No więc w tym sensie, no właśnie, jakoś ta propozycja, którą Michał przedstawia, propozycja myślenia w zupełnie inny sposób, powrotu do wielości, przypomnienia możliwości życia innego, innych form towarzyskości, innych form, no jakiejś właśnie takiej społecznej ontologii. Wydaje mi się jakoś szczególnie ważne dzisiaj, no i prawdziwie radykalne. W tym sensie to jest książka
radykalna w każdym znaczeniu tego słowa. No więc tak, to jest jakaś taka pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, że ona jest bardzo potrzebna i że ona jakoś naprawdę otwiera bardzo zatęchłe wnętrza i wpuszcza tam bardzo dużo powietrza. Natomiast pewnie z racji tej dużej bliskości, jakiegoś takiego bardzo silnego rezonowania z tym, co ta książka mówi, no to jakoś szczególną uwagę zwracały moją te punkty, w których jakieś mam wątpliwości i niezgody, a raczej wątpliwości niż niezgody. No i jakaś jedna być może, znaczy to będzie jedna, która poprowadzi jeszcze w dwie strony, którą może bym zgłosił, bo bardzo jestem ciekaw tego, co Michał powie. I może jeszcze powiem, że jakoś czytając tę książkę po raz drugi, czytałem ją równolegle z początkiem no takiej pewnie najważniejszej książki Karla Ginzburga, historyka, co do którego mam prawo sądzić, że również autor jakoś go wysoko ceni, czyli Historia nocturna, która to książka poświęcona generalnie Sabatowi czarownic, no otwiera się rozdziałem poświęconym temu pierwszemu wielkiemu prześladowaniu trędowatych w 1321 roku, o którym Michał w swojej książce wspomina, choć wspomina niejako na marginesie i właśnie fakt umieszczenia tej kwestii, która dla Ginzburga jest absolutnie centralna, której on mówi, to jest początek drogi, tak? Potem tą drogą pójdą szaleńcy obłąkani, pójdą ubodzy, pójdą przestępcy, pójdą Żydzi, trędowaci wyznaczają drogę, prawda? I wyznaczają, czy otwierają drogę i otwierają ją, a właściwie ci, którzy tych trędowatych prześladują, palą na stosach, otwierają ją właśnie w tym 1321 roku. No więc właśnie to takie ciekawe napięcie między tym, co marginalne u jednego z autorów, a centralne u drugiego, jakoś tak mnie sprowokowało do kilku zastanowień. Pierwsze by było takie, że i bodaj najważniejsze może, czy centralne, że mi jest niezwykle cenna i droga ta opozycja, którą Michał Pospiszysz w swojej książce buduje, to znaczy pewne, i nie tylko w tej książce, ale również w jakimś szerzej rozumianym projekcie badawczym, to znaczy takie odzyskanie motłochu, jego dynamiki, jego wielości, jego twórczej aktywności, jego oporowego działania względem no właśnie tego wszystkiego, co zamienia nas w organizm. I w zasadzie to wszystko mnie przekonuje i pod każdym słowem mógłbym się podpisać, a zarazem wydaje mi się, że tam jest jakiś punkt, w którym jednak udaje się, no już mówiąc bardzo zgrubnie, państwu skolonizować motłoch. Innymi słowy, prawda, że ta wielka praca Michała nad tym, żeby przewalczyć jakiś dominujący obraz, prawda, motłochu jako tej ciemnej, irracjonalnej siły, gnanej jedynie rządzą zniszczenia, ślepej furii, prawda, która wymierza swą przemoc właściwie wszędzie, gdzie może. To jest oczywiście ta praca, którą podejmuje Michał, jest nadzwyczaj cenna, ale zarazem gdzieś powstaje pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach, jak to się dzieje, że jednak niekiedy państwu się udaje. Co takiego się wydarza, że ostatecznie właśnie państwo może przekształcić, odebrać motłochowi tę jego twórczą i oporową moc i przekształcić go w to, co potem prezentuje nam się jako ten obraz, który Michał przewalcza. Ale tam gdzieś jest ta operacja państwa, to znaczy ten obraz nie jest czystym fantazmatem, to znaczy tam też się coś wydarza, prawda? I teraz dla mnie bardzo interesujące by było, co się wydarza i jak się wydarza, no zwłaszcza, że właśnie, prawda, w tych pogromach, w tym pogromie trędowatych, czy właściwie serii pogromów, potem zaraz Żydów, w XIV wieku, no właśnie, to nie jest takie proste, że robią to tylko siły organizmu, prawda, że robi to tylko ta władza. Ona przynajmniej jako swojego narzędzia,
używa też grup podporządkowanych. I to mi się jakoś wydaje zajmujące. No i w związku z tym druga rzecz. To by było jakieś pytanie, no właśnie. To by właśnie było pytanie o ten moment, kiedy ta przemoc jest już jawna i realnych ciał dotyka. To znaczy ten moment, od którego Michał trochę może uciec i właśnie umieścić go w takiej marginalnej wzmiance. Zajmuje się pewnym kształtowaniem, no właśnie, koncepcji mistycznego ciała na poziomie ideowym, ale przecież wiemy, i to jest w tej książce wspomniane, że ta idea ma absolutnie materialne oddziaływanie, niszczące, destrukcyjne oddziaływanie i że jakoś do tego oddziaływania, czy w tym oddziaływaniu istotną jednak rolę pełni przekształcające się właśnie państwo. I w tym sensie nie wiem, czy mnie tak całkiem przekonuje decyzja Michała o tym, żeby ten papieski, jakby to powiedzieć, ten jakąś teologię polityczną papieską, tak dokonać takiej ekstrakcji, tak ją oczyścić z tych wszystkich związków, które łączą ją bardzo silnie z monarchią. Przede wszystkim pewnie monarchią francuską, ale również z różnym poziomem władz rozsianych. To znaczy po prostu, kiedy czytamy Ginzburga, to tam bardzo wyraźnie widzimy, prawda, że ta operacja, która się dokonuje na trendowatych, a ona się dokonuje w taki dość specyficzny sposób, bo tam mamy do czynienia z pogłoską o spisku, który trendowaci zawarli z Żydami opłaconymi przez emira Grenady. Cała ta koncepcja jest tam bardzo, bardzo złożona, no ale w każdym razie bardzo wyraźnie widzimy, że tamto ramię kościelne, papieskie, inkwizytorskie, biskupie, ono działa równolegle z tym ramieniem władzy monarszej. I że obie te siły jakoś żywią się sobą nawzajem, że cała ta procedura, to co się dzieje w planie idei, no tak przepływa między jednym a drugim, zasila i jedną i drugą stronę, że ostatecznie właśnie chyba nie da się wydobyć tak czysty sposób tej politycznej ontologii papieskiej, bo ona po prostu nie jest taka odseparowana i co więcej, żeby ona mogła oddziałać, materialnie oddziałać, żeby ona przestała funkcjonować jedynie w tym planie ideowym i mogła oddziałać na ciała żywe, no to ona musi użyć tej władzy świeckiej w jakimś sensie. I ten moment zespolenia jakoś też by mnie zajmował. I trzecia rzecz, tak zajmował w sensie, chciałbym o niego zapytać, jak go Michał widzi. Trzecia rzecz z tym powiązana, to właśnie z tego, co Michał Kospiszy pisze, no to wyłania się rzeczywiście ta niezwykle atrakcyjna i znowu bardzo mi bliska opozycja organizmu, czy takiego zorganizowanego ciała, organizmu i wielości. Tam wręcz jest mowa o tym przekształceniu multitude of corpus. A zarazem, kiedy patrzymy na te wydarzenia roku 1321, to widzimy, że to, co budzi lęk władzy, to wcale nie jest taka, prawda, wizja rozproszonej, niezorganizowanej, wielościowej zarazy. To znaczy, że ten fantazmat ma szalenie zorganizowany kształt. Innymi słowy, że nie boimy się trądu jako zarazy, Żydów jako jakiejś takiej zdezorganizowanej, prawda, jakiejś zdecentrowanej masy, która może przeniknąć wszędzie i nas zakazić. Ostatecznie potem również czarownic, no bo myśl Ginzburga jest taka, że ostatecznie cała koncepcja, cała wizja, cały fantazmat sabatu czarownic jest zakorzeniony w tych wydarzeniach, o których tu mówimy. Otóż, że zagrożeniem właśnie nie jest pewnego rodzaju taka płynna masa, która nas zaleje, prawda? Albo niezorganizowana, chaotyczna galopada zarazków. Tylko, że ten fantazmat staje się niejako sobowtórowym odpowiednikiem
Nie, nie jak on się staje dokładnie sobowtórowym odpowiednikiem organizmu państwowego. Znaczy ci trendowaci wręcz mają kandydata na króla Francji, na delfina, na hrabiego Blois, na hrabiego Prowansji i tak dalej, i tak dalej. Nad wszystkim tym jeszcze czuwa emir Grenady i ostatecznie to, co nam się prezentuje, to, co to państwo prezentuje jako swojego arcywroga, to jest spisek, który jest właściwie alternatywny, który jest dokładnie sobowtórowy wobec państwa. Może je natychmiast zastąpić, nie zmieniając jego struktury. Więc tu niejako to jakoś rzuciło mi się w oczy, że tu nie przed rozkładem jest lęk, nie przed rozpadem, tylko przed tym, że po prostu oni są tacy jak my, tylko w jakiś sposób lepiej zamaskowani, prawda? Być może skuteczniejsi, być może potężniejsi. Więc trzecie moje pytanie, żeby to tak jakoś podsumować. Więc pytania byłyby trzy. Po pierwsze, które wydają mi się jakoś połączone, to znaczy jak to się dzieje, że ten organizm jednak jest w stanie wchłonąć również wielość, w każdym razie ją wyzyskać, jakoś ją tak, przepraszam za staromodne słowo, zdeprawować, pozbawić mocy twórczej i wyzyskać, jakby wyzwolić jakąś taką siłę destrukcji. W jaki sposób ta teologia papieska, polityczna zaplata się z państwem i czy to w ogóle jest ważne, czy nie jest ważne kompletnie? To znaczy skąd w ogóle ten wybór, skąd wybór takiego wydestylowania jej? Bo ja chyba po prostu... Tak, nie do końca widzę racje, które za nim stoją. No i właśnie pytanie o to, czego to państwo się boi. To znaczy, jakbyś, Michale, tłumaczył no właśnie tę taką potrzebę fantazmatu spisku, który właśnie wchłania w siebie te wszystkie elementy, o których piszesz, bo to jest ostatecznie, po dziś dzień zresztą, bo lobby homoseksualne jest oczywiście niczym innym jak spiskiem sodomitów, niezwykle podobnym do spisku trendowatych Żydów i do sabatu czarownic ostatecznie. Dzięki. Bardzo panu dziękuję i teraz chciałbym przekazać słowo panu Michałowi Pospieszowi. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję za te komentarze i spróbuję się odnieść. Tak, może zacznę od uwagi Moniki dotyczącej tego desynchronizowania narracji, czy jakby takiej próby wyjścia poza te linearne opowieści i ono jakoś może w jakiś sposób się też zazębi z próbą odpowiedzi na te uwagi Piotra. W tym sensie, w jakim jakoś zależało mi na tym, żeby to zaburzenie linearności postępowało jakby w dwóch kierunkach, tak? To znaczy, żeby ta opowieść o historii Kościoła też nie była linearna, tak? To znaczy, żeby opowiedzieć, wyjść poza taką bardzo częstą narrację, w której mówimy o właściwie symetryczne dwie narracje na temat źródeł chrześcijaństwa jako pewnej tradycji intelektualnej, która była na początku, miała sobie jakiś niesłychanie dobry, pozytywny potencjał, który został zaprzepaszczony, albo symetrycznej wobec tego narracji o tym, że właściwie to źródło było zatrute od samego początku, tak? To znaczy, żeby wyjść w ogóle poza takie myślenie w kategoriach tego, że istnieje jakieś źródło, które było skażone albo czyste i teraz przyglądamy się, jak ta historia się właśnie w taki linearny sposób rozwija, tak? To znaczy tego zatruwania świata przez to zatrute źródło albo zanieczyszczania tego czystego źródła, które było takie krystaliczne na samym początku. I wydaje mi się, że to, że jeśli przyjrzeć się tej historii trochę uważniej, to bardzo szybko okazuje się, że ta wielość nurtów intelektualnych, politycznych, teologicznych, mistycznych jest niesłychana na samym początku. Ciężko w ogóle mówić o jakiejś jednej tradycji. Każda z nich ma pewnie swoje wady i zalety. Ja próbuję jakoś wypreparować te, które moim zdaniem jakoś w tym pełnym średniowieczu uzyska charakter hegemoniczny, ale jakby w żadnym punkcie nie jest powiedziane, że ona musi ją ostatecznie
ostatecznie zająć, nie dlatego, że byłaby nieprzygotowana, tylko dlatego, że istnieje szereg okoliczności historycznych, które mogą uczynić ją hegemoniczną albo sprawić, że ona wcale się taką nie stanie. I w tym sensie nawet w momencie, w którym to chrześcijaństwo osiąga to swoją hegemoniczną, czy Kościół katolicki osiąga swoją hegemoniczną pozycję, no to cały ogrom jakby krytyki takiej antykościelnej często jest formułowany z wnętrza tej tradycji, czy wykorzystują jakiś bardzo dziwny, heretycki sposób. No i takim może dla mnie też ważnym w tej książce, może nie dość też wyeksponowanym, ale wracającym w kilku momentach, jest opowieść innego historyka tego okresu o takim podobnym historyczno-antropologicznym zacięciu jak Ginzburg, a więc Emanuela Leroy Ladery, jego opowieści o wiosce heretyków, która to opowieść z jednej strony właśnie desynchronizuje opowieść o historii chrześcijaństwa, daje się także wpisać jakby w to myślenie o relacji między tym, co państwowe i społeczne, czy państwem i jego zewnętrzem, jakby taką próbą kolonizowania tych obszarów, które jeszcze nie zostały zhegemonizowane przez władzę państwową lub kościelną. No i to, co w tej historii XIV-wiecznych Katarów, którzy też w bardzo już niewielki sposób jakby przypominają to źródłowy ruch katarski z przełomu tam XII i XIII wieku, tylko sami też przeszli bardzo dziwną transformację, żyjąc w górach, o kompletnym odseparowaniu się od tego świata społecznego, czy w dużym odseparowaniu się od tego świata społecznego i religijnego, który rozwija się w XIII i XIV wieku i którym udaje się, i którzy, w których to historii widać także ten splot, o którym wspomniał Piotr, tak? To znaczy to ten splot tych rozmaitych władz, które ostatecznie doprowadzą do unicestwienia tej społecznej autonomii, czy tej próby sformułowania właśnie takiego radykalnego projektu społecznego, który jednocześnie nie jest utopijny w tym sensie, że jest bardzo realny, mierzy się z bardzo wieloma różnymi problemami, nie jest doskonały, ale jednocześnie jest próbą funkcjonowania na marginesach tego świata, w którym władza kościelna w sojuszu z lokalnym arcybiskupstwem, hrabstwem i ostatecznie także monarchią francuską doprowadza do unicestwienia tego, co się jakoś wyradza na marginesach tego organizmu politycznego, świecko-państwowego, któremu zależy na tym, żeby tę siłę, czy ten rodzaj życia społecznego ostatecznie albo unicestwić, albo podporządkować. I w tym sensie ten przykład wydaje mi się jakoś interesujący, inspirujący, w tym sensie, w jakim daje możliwość wyjścia poza takie myślenie, na czym też mi jakoś bardzo zależało w tej narracji, poza takie myślenie, w którym ten horyzont polityki dotyczy tego, żeby zastąpić jeden organizm polityczny drugim, tak? To znaczy, że nasza w ogóle wyobraźnia polityczna jest tak ograniczona, że właściwie bardzo ciężko nam sobie wyobrazić w ogóle taki rodzaj życia społecznego, który toczyłby się poza tym językiem, czy w ogóle zaczął się posługiwać też innymi metaforami, nie był tak terytorialny, nie odnosił się właśnie do tego zestawu pojęć i metafor. I w tym sensie nie mam chyba jakiejś dobrej odpowiedzi na tę kwestię tego wyzyskania tych anarchicznych, zdeprawowanych czy motłochowych
sił, które ostatecznie zostają wykorzystane do dokładnie do tych celów, na których zależy tej państwowej czy kościelnej władzy. Też wydaje mi się, że to jest problem być może właśnie tego usytuowania tych sił anarchicznych w stosunku do państwa, tak? Na ile one są w stanie, na ile jesteśmy w stanie usytuować jako tych, których celem jest tak? To znaczy ustanowienie jakiegoś porządku, na ile te siły motłochowe ostatecznie zostają podporządkowane pod tę metanarrację, której celem jest ostatecznie zaprowadzenie czystości, ustanowienie terytorialności, tak? To znaczy one stają się funkcją tych aparatów, których celem jest właśnie skonstruowanie tego organizmu politycznego jako jednolitego ciała mistycznego, w którym nie ma miejsca na brud i na zarazki. I też w tym sensie nie mam może znowu dobrej odpowiedzi na ten związek tego, co świeckie i święte poza taką próbą właśnie zdesynchronizowania w ogóle tej bardzo często linearnej narracji czy linearnego ustawienia tej relacji między tym, co świeckie i święte, tak? To znaczy wydaje mi się, że ona nigdy, także dzisiaj, nie przybiera, nie daje się prosto wpisać właśnie w taką sekularyzacyjną, linearną, progresywną wizję tego, że to, co teologiczne i archaiczne zostaje jakoś wyrugowane w tym nowoczesnym porządku, a wcześniej było tego więcej, tylko że te dwie rzeczywistości są cały czas ze sobą splecione, być może warunki czy sposoby ich splecenia, a nawet na pewno one ulegają zmianom, ale sam ten splot jest równie ważny, powiedziałbym, w XIV, jak i w XXI wieku. No i rzeczywiście on wtedy jest pewien rodzaj takiego podziału pracy, który ja tam jedynie udało mi się go może zasygnalizować, jakby tych momentów, w których władza kościelna wykorzystuje władzę świecką do robienia tej brudnej roboty. Natomiast jakby nie ulega na mnie wątpliwości, że ta hegemonia władzy papieskiej czy kościelnej polega na tym, na wyznaczeniu pewnego horyzontu w ogóle życia społecznego, tak? To znaczy też pewnego ideału życia, który też jest poplątany i bardzo skomplikowany, tak? To znaczy nie ma mowy o jakimś jednym bardzo wykrystalizowanym wzorze życia społecznego, bo właśnie zgodnie też z tym, o czym piszą ci teologowie polityczni, nawet dość konserwatywni, byłoby bardzo ciężkie do utrzymania w tym sensie, w jakim taka ortodoksyjna teologia polityczna chrześcijańska, tak jak ją widzi tam Peterson na przykład, byłaby bardzo trudna do utrzymania w tym sensie, w jakim jest ona. Ona jest w jakimś sensie odmawia w ogóle udziału w tym porządku świeckim, tak? To znaczy, że to zeświadczenie się polityki kościelnej było w ogóle niezbędnym elementem tego, żeby ona w ogóle mogła się stać czym się stała w pełnym średniowieczu, tak? To znaczy, że ona mogła przez cały ten wcześniejszy okres chrześcijaństwa mogła mieć bardzo różne nieciekawe pomysły, natomiast one do tego punktu, w którym dokonało się całkowite zeświadczenie tej władzy kościelnej, była stosunkowo niegroźna, tak? To znaczy ona nie wyrządzała tak destrukcyjnych rzeczy, jak zaczęła właśnie od tego momentu, w którym Kościół się jednoznacznie zaświadcza
I w tym sensie w ogóle ta różnica między tym, co świeckie i święte przestaje być tak istotna z mojego punktu widzenia. Tak? To znaczy Kościół po prostu stał się jedną ze świeckich monarchii, jednocześnie najbardziej hegemoniczną i zdolną narzucić bardzo określony sposób myślenia o polityce, życiu społecznym, a nawet ekonomii tym poszczególnym monarchiom, nawet jeśli one zachowują przy tym wszystkim sporą dozę autonomii, czy wchodzą w jakieś takie lokalne konflikty z tą władzą kościelną, to jednocześnie mam wrażenie, że aż do połowy XIV wieku ten horyzont jest z grubsza ten sam. I kwestia tej jednolitości fantazmatu, no nie wiem właściwie, jak odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że tak, ale chyba właśnie nie we wszystkich sytuacjach, tak? To znaczy, że mamy do czynienia jednak, choćby właśnie znowu odnosząc się do przykładu tej wioski heretyków z Montaigu, nie mamy do czynienia z wizją, raczej mamy do czynienia właśnie z taką próbą tego, że istnieje jakiś sposób życia, który w radykalny sposób zaprzecza temu, jak o życiu, jak o formie życia myśli średniowieczny Kościół, i dlatego wioska heretyków musi zostać zniszczona jako alternatywna forma życia, tak? To znaczy wydaje mi się, że to nie zawsze jest potrzebna jakby ta nadbudowa dotycząca właśnie tworzenia jakiegoś fantazmatycznego, alternatywnego królestwa czy całego systemu społecznego, który ma nagle zastąpić ten porządek państwowy, który jest dominujący. A więc, że to jest taki lęk o to, że przyjdzie jakaś nowa władza i ta władza po prostu zastąpi tę władzę, która panuje aktualnie, no tylko że właśnie jest rodzaj jakichś takich ruchów odśrodkowych, dziejących się takich mikrowydarzeń, czy rozgrywających się na marginesach, czy w szczelinach tego organizmu politycznego, które są niszczone z równą zaciekłością, jak te fantazmatyczne, alternatywne królestwa. Bardzo panu dziękuję za przedstawienie swojego tekstu poprzez odpowiedzi na pytania, które zostały również postawione przez naszych gości. Jednak pokuszę się o własne pytanie, albo może nie tyle pytanie, co komentarz, ale gdyby chciał pan skomentować mój komentarz, to byłbym wdzięczny. Pytanie to jest takie, bo wiadomo, książka opisuje pewne wydarzenia dziejowe, przy tym od razu przyznam się, że poniekąd domyślam się pańskiej odpowiedzi na pytanie czy na pański komentarz. Jednak pozwolę sobie na. Książka opisuje pewne wydarzenie historyczne, przywołuje pan konkretne fakty wedle różnych relacji, które wydarzyły się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. I ta narracja również rozwija się przede wszystkim w płaszczyźnie dziejowej, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, ale przy okazji też implikuje myślenie w tych czy innych kategoriach metafizycznych. Jednak jest to esej metafizyczny, więc z tego należy oczekiwać. I te kategorie zostały wymienione teraz przez państwa. Jest to oczywiście kategoria czasu, różnych rodzajów czasu. Jest to taka binarna kategoria, czy taki dylemat, który w zasadzie jest zarówno dylematem, jak i konkretną, jednoznaczną odpowiedzią
aporetyczną oczywiście, związane z jednością, wielością, znaną jeszcze z, od Parmenidesa czy z Parmenidesa platońskiego. I tutaj ta, te dwa również, te dwie kategorie są obecne. Jest tutaj kategoria źródła i przemiany tego, co z tego źródła wynika, i ta przemiana odbyło się poprzez transformację społeczeństwa, czyli ona jest obecna w owym tytułowym rozkładzie, więc albo też inne kategorie, które możemy znaleźć na kartach pańskiej książki, na przykład jak najbardziej metafizyczna nagość i szaty, przy tym nagość i szaty są związane z możliwością odsłaniania, odkrycia, wykrywania istoty owego źródła, w jakiś sposób przekształcają, transformują to źródło, ową istotę. Czego dotyczy moje pytanie, czy komentarz? Dotyczy takiego oto, tego oto. Czy to, o czym pan mówi, co ubiera w szaty takiej historycznej, narracji historycznej, narracji wręcz archeologicznej, związanej z historią idei. Są to tylko takie szaty, które przesłaniają, ale zarazem odkrywają te kategorie metafizyczne, czy to się rozgrywa na jakimś dodatkowym poziomie, czy są to jakieś nieodłącznie związane ze sobą poziomy. Czy zatem można o tych kategoriach metafizycznych poprzez przedstawienie konkretnych wydarzeń, że inaczej po prostu się nie da o tych kategoriach metafizycznych mówić. Nie da się uprawiać metafizyki na przykład w taki sposób, jak to uprawiał kiedyś Arystoteles chociażby. Więc nie da się uprawiać metafizyki w taki sposób dziś, jak to uprawiał Arystoteles. Wydaje mi się, że nie wiem, czy się da uprawiać metafizykę tak, jak uprawiał Arystoteles, natomiast wydaje mi się, że także metafizyka Arystotelesa jest metafizyką polityczną, w tym sensie, w jakim nie jest wolna od, czy nie, czy jest bardzo uwikłana nie tylko w tym w takim prostym sensie, w jakim wyraża jakiś horyzont świata społeczno-ekonomicznego, z którego wyrasta Arystoteles, ale też w kategoriach metafizycznych artykułuje pewną wizję świata społeczno-politycznego i bliskie jest mi w ogóle takie czytanie historii metafizyki, w którym każda ontologia jest jednocześnie ontologią polityczną. I ta narracja, którą proponuję w tej książce, byłaby właśnie próbą wyartykułowania innej wizji ontologii politycznej niż ta, która jest dominująca zwłaszcza w odniesieniu do myślenia o państwie i ciele politycznym. A jednocześnie ten rodzaj krytyki dominującej formy metafizyki politycznej wyrasta z bardzo określonej tradycji, tak? To znaczy jest to tradycja, którą Ernst Bloch nazywa lewicą arystotelesowską, jest to tradycja bruniańska, spinozjańska, współcześnie pewnie bliska jakoś nowym materialistkom, Deleuze'owi i tak dalej, więc w tym sensie te kategorie metafizyczne też są jakoś mi bliskie i próbuję ich używać jako jakiś narzędzi do rozwikływania też tych historycznych kwestii. Natomiast one same są też uwikłane historycznie i też same wyrastają z bardzo określonej tradycji i konfrontują się
z tą tradycją metafizyczną, która stoi za tym projektem mistycznego ciała Kościoła i którą jesteśmy w stanie opisywać właśnie odnosząc się do, czy używając tych kategorii tradycyjnej metafizyki. Bardzo panu dziękuję i przepraszam, że wprosiłem się w pierwszą rundę naszego spotkania. Natomiast w tej chwili chciałbym zacząć rundę drugą i poprosić państwa, pani Monikę, pana Piotra o komentarze. Jeśli mogę zacząć, to bo zainspirowała mnie uwaga Piotra na temat tego momentu, kiedy organizm wchłania tę wielość, kiedy wyzwala siłę destrukcji. Ja zastanawiałam się trochę, przenosząc to w inne obszary, w inne rejony, zastanawiałam się od takich, bo pojawia się też w twojej książce, Michał, Anna Zink, która też jest mi bliska, i pomyślałam o takiej wizji właśnie gruzów, tak, znaczy o tym też piszesz po prostu, odradza się, to odrodzenie jest możliwe właśnie z gruzów, z ruin. Pomyślałam, że to taka wizja, jakiś taki rodzaj nadziei w mroku Rebeki Solnit, albo taka wizja, która mi się też skojarzyła z esejem Joanny Żylińskiej o końcu człowieka, kiedy ona pisze właśnie o takich apokaliptycznych wizjach związanych też z antropocenem, czy z końcem świata, końcem człowieka. I proponuje na to feministyczne kontrapokalipsy. Mówi o tym, że to jest koniec czy ruiny tego człowieka rozumu, ale to nie są ruiny świata. I ja zastanawiałam się, i myślę, że to moje pytanie też trochę wybiega poza być może tą książkę, może nie. W każdym razie zastanawiałam się nad tymi współczesnymi gruzami, takimi plastikowymi wysypiskami śmieci, zatykającymi życie, na których też rosną kolejne, buzują te życia, takie ten wegetariat, tak jak mówi Kat Sandilands. Ale zastanawiam się właśnie czy to odradzanie się, ta perspektywa odrodzenia z ruin, czy tutaj też nie ma tej właśnie siły destrukcji, znaczy czy to jest taka wizja wiecznego odradzania się, czy też w pewnym momencie, by użyć tych sformułowań Piotra, ten organizm faktycznie pochłonie motłoch i to odrodzenie nie będzie już możliwe. I też być może pytam w takim kontekście, który czasem się pojawia, takiego pytania o koniec świata. Pojawia się takie stwierdzenie, być może to koniec człowieka, ale świat sobie poradzi. Ale zastanawiam się właśnie, czy taka perspektywa takiej ostatecznej destrukcji jakkolwiek jest wpisana w to odrodzenie. Czy to odrodzenie jest jakimś takim wieczną perspektywą? Czy ono może ulec sile destrukcji? Więc taką miałam myśl troszeczkę może odrywając to od tych rozważań takich historycznych ku przyszłości. No, ja może bardzo jest mi to bliska perspektywa, o której powiedziałaś. Wydaje mi się, że znowu odnosząc się do tej wioski heretyków z Montaigu, jedna tam z heretyczek, Beatrice, jest takim dobrym przykładem, wydaje mi się, takiej formy życia, która
która jakoś się ułożyła z tymi destrukcyjnymi czy gnilnymi procesami, ponieważ podczas, jak zajrzymy do tych rejestrów inkwizycyjnych z przesłuchania, no to jedno z pierwszych spotkań, którym, czy tego jedno z pierwszych przesłuchań, w których ona bierze udział, jest, musi się wytłumaczyć ze składu swojej torby, w której znajdują się tam chustki nasączone krwią miesięczną, pępowiny, paznokcie, cały zestaw takich bardzo dziwnych, wydawałoby się, przedmiotów oraz kawałek chleba, który to kawałek chleba zaczyna interesować w tym momencie tego inkwizytora. I ten moment jest jakoś zastanawiający, dlaczego, tak, to znaczy ona jest dość jasne, do czego służą jej te przedmioty w stylu chustki nasączone krwią miesięczną czy pępowiny. Ona zresztą to wyjaśnia, że one mają jej służyć jako magiczne elementy broniące ją podczas procesów inkwizycyjnych. Ten rodzaj takiego napięcia między tym, co interesuje tego inkwizytora, tak? To znaczy, że on traktuje to jako rodzaj takiego oczywistego horyzontu, tak? To znaczy tego, że to, że ona jest w jakimś sensie podtrzymuje te czarodziejskie, pogańskie, czarownicze praktyki, nie jest tym, co wzbudza jego zainteresowanie, tak jakby, o czym zresztą doskonale wiemy, było to na tyle powszechne, że Kościół nie jest w stanie wobec tego się w żaden sposób ustosunkować. Tak? To znaczy, że jest to rodzaj tak powszechnej praktyki, która jednocześnie jest, ściśle rzecz biorąc, jest heretycka, natomiast jakby Kościół nie jest w stanie jej zdefiniować jako heretyckiej, bo byłaby ona, bo wówczas byłby skazany na to, żeby ogłosić heretykami właściwie absolutną większość ówczesnego chrześcijańskiego świata i że tym, na czym się skupia ostatecznie, jest jej przynależność do już tego nazwanego, określonego, ściśle jakby przypisania jej do określonej tradycji heretyckiej, która właśnie przyjmuje już taki parapaństwowy charakter, czyli do Katarów, tak? I posiadanie przez nią tego odłamka chleba, który okazuje się właśnie związany z tym katarskim rytuałem, jakby jest tym momentem, w którym inkwizytor jest w stanie ją przyszpilić i powiązać z bardzo określonym nurtem politycznym i to wytępienie tego określonego nurtu heretyckiego czy politycznego jako zagrażającego władzy Kościoła staje się przyczyną w ogóle całego procesu i zniszczenia tej wioski. W tym sensie, a jednocześnie to, co wydaje się w tej historii interesujące i co wydaje się jakoś zbiegać z tą próbą formułowania innej formy życia, innego życia społecznego, które formułuje się właśnie przy użyciu innych pojęć, innego języka, innej metaforyki, właśnie nie organizmu, tylko czegoś, co jest siecią połączonych związków między członkami tej wspólnoty, ale także otaczającej przyrody, która właściwie jest tym warunkiem tego, że oni w ogóle są w stanie przez tak długi sposób funkcjonować poza zainteresowaniem Kościoła i państwa. Tak? Czy to zainteresowanie jakby napotyka opór nie tylko ze strony mieszkańców wioski, ale przede wszystkim gór, które utrudniają w ogóle dostanie się w to miejsce i umożliwiają prowadzenie takiego właśnie życia na tym gnijącym ciele ówczesnego kościoła, czy na gruzach tego kościoła, który w tym samym dokładnie czasie jest opisywany przez tego Opicinusa de Canistrisa na tych mapach opisywanych w jednym z rozdziałów książki, tak? To znaczy, że mamy do czynienia z jednej strony z tym postępującym rozkładem, który właściwie jest wpisany w ogóle w całą konstrukcję tego jak wygląda to ciało polityczne, jak ono próbuje się
ukonstytuować i z tymi realnymi, faktycznymi ruchami heretyckimi, które próbują formułować alternatywne sposoby życia właśnie na zewnątrz tego organizmu, czy na jego właśnie, na jego gruzdach. Tak, chciałam tylko jeszcze skomentować, bo pomyślałam sobie, że Piotr powiedział, że boimy się nie tego, co się rozlewa, tylko tego, co jest takie same jak my. I to jest właśnie podobna kwestia, to znaczy boimy się tego i gdybimy to, co rozpoznajemy, co możemy wpisać w nasze kategoryzacje. Wobec tego to, co zupełnie się wymyka, być może jakaś całkowita taka krnąbrność tego, co to po prostu wymyka się naszym radarom zawsze. I to jest też znów ta czasowość, w tym sensie, że to po prostu jest jakoś zawsze się dzieje, zawsze buzuje, tylko po prostu kwestia tego, kiedy to może zostać uchwycone w jakiś sposób, czy w jakiś sposób sklasyfikowane, bo w przeciwnym razie to się po prostu wymyka, to jakby umyka w ogóle tej logice strachu i odpychania i przyciągania całkowicie. Nie wiem, czy ta moja uwaga jest jakoś czytelna dla Państwa, ale mam wrażenie, że właśnie jakby takie to, co buzuje, po prostu się zawsze wymyka, bo my tego po prostu nie potrafimy objąć w te klasyfikacje. Nie możemy się tego wobec tego przestraszyć tak naprawdę. No właśnie jakoś jest interesujące, znaczy wróciłbym jeszcze rzeczywiście do tej kwestii, na ile to, przed czym tym, to, co jest problemem z perspektywy kościelnego ciała politycznego, być może każdej państwowej władzy, musi być formułowane właśnie w ramach takiego spójnego, koherentnego fantazmatu, jako tego. Czy to nie jest właśnie ta różnica, czy ten rodzaj czy lęku, czy sformułowanego przez Schmidta chyba właśnie w ogóle w tym tekście o teologii politycznej, w którym on bardzo wyraźnie rozróżnia jakby swój stosunek wobec marksistów i komunistów i anarchistów, tak? To znaczy, że komunista jest z perspektywy właśnie takiego bardzo konserwatywnego, z takich pozycji bardzo konserwatywnych, jakby tym, co się mapuje na tym terytorium politycznym, tak? To znaczy jest absolutnym wrogiem, jakby tym, co zaprzecza, ale jednocześnie jest sformułowane w ramach tego języka zachodniej myśli politycznej. Jesteśmy w stanie go sobie właśnie jakoś zmapować i uczynić go właśnie tym wrogiem. Natomiast anarchista, zdaniem Schmidta, jest w ogóle poza tą mapą, tak? To znaczy jest kimś, kto kompletnie zaburza jakby ten porządek i jest kompletną aberracją, którą bardzo ciężko mu jest w ogóle sformułować jako pozycję polityczną, tak? To znaczy, że to jest. I to zresztą bardzo ciekawie w ogóle powraca w całe jego, tak? To znaczy jego problem z piratami, z morzem, jako tym żywiołem, który jest właśnie nieterytorialny, nie dający się znowu wpisać w te tradycyjne podziały, jego eksperymenty w ogóle te myślowe, takie z historii idee dotyczące figury partyzanta i tego, jak właśnie wpisać tego, czy włączyć tę siłę partyzancką tak, żeby ona służyła tym nacjonalistycznym i konserwatywnym celom, jakby trochę w myśl tego, o czym mówiłeś wcześniej na temat włączenia tego anomicznego żywiołu, motłochowego żywiołu, właśnie przemknięcia go w tę machinę państwową i na czym w ogóle polega ten proces.
Tak, no więc, więc wydaje mi się, że to, że zawsze istnieje napięcie pomiędzy tymi dwiema pozycjami, jednocześnie jakoś tak bardziej interesująca i w tym sensie też dająca możliwości właśnie takiego sformułowania innych metafor, innego języka, wyjścia w ogóle właśnie poza tę mapę, w której Schmidt się ściera z jakimiś komunistami, marksistami, że ta pozycja anarchistyczna jest w tym sensie też bardziej pociągająca, że daje możliwość właśnie w ogóle przeformułowania całego tego języka i wyjścia poza ten horyzont myślenia o polityce, który sam sobie zmapował Schmidt i w którym już się czuł tak bezpiecznie, i że komunista to jest po prostu gość o trochę czy radykalnie innych poglądach, ale który po prostu w pewnym momencie ma zastąpić tego naszego króla Führera, czy kogokolwiek tam widzi na szczycie tego swojej rzeszy, Karl Schmidt. Skądinąd w tej perspektywie też jest rzeczą charakterystyczną fantazmat spisku anarchistycznego, który przecież jest również, znaczy jedyny sposób, w jaki, prawda, ta kultura dominująca i ontologia polityczna jest w stanie ująć anarchistę w XIX wieku, że to jest tylko maska, ten anarchizm, a tak naprawdę tam jest hiper zorganizowany, hierarchiczny spisek, który zmierza do objęcia rządów nad światem. Tak więc w tym sensie wydaje się, że to rzeczywiście jest jedyny sposób, żeby jakoś sobie w ogóle poradzić z tym zjawiskiem, tak? Które właśnie usiłujesz jakoś uchwycić, ocalić i przeciwstawić temu zamapowanemu światu. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze są jakieś uwagi i pytania? Czy może pani Piotrze jeszcze coś? Czy również mogą sobie pozwolić? Może. Nie wiem, może Michał jeszcze, bo jakoś tak, bo ja mam jakieś takie poczucie, że trochę rzeczywiście poszliśmy w jakąś stronę, w którą może ty niekoniecznie chciałeś iść na samym początku. A która jakoś tam została skanalizowana może tymi różnymi pytaniami. Ale nie wiem, no może rzeczywiście jakoś tak też nawiązując do tego, o czym mówiła Monika. No właśnie, tak, to pytanie jest takie, że w tej twojej książce jest jakaś taka niesamowita wiara właśnie w to, że to ciało nie może zwyciężyć, to znaczy, że ono właśnie dlatego, że narażone jest, znaczy, że ono po prostu nie może się zachować. To znaczy o tyle ono może istnieć, o ile właśnie nie zrealizuje swojego maxi planu, to znaczy absolutnego zhigienizowania i zabezpieczenia się. No więc właśnie, czy powiedziałbyś o tym coś więcej, bo ja znowu, to jest taka myśl, która może pozwala mi wręcz istnieć, a zarazem czasem mam takie napady lęku, że ono wygra. To znaczy, że ono zeżre wszystko i właśnie się nie rozłoży. Więc gdybyś jeszcze zechciał jakoś tę myśl tak przeprowadzić, która pozwala mieć jakąś nadzieję. No, nie wiem, czy to jest wielka nadzieja. Znaczy, tak, no w tym sensie pewnie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jakby rozmaite scenariusze tego, w jaki sposób ten rozkład przebiega, tak? To znaczy, że on właśnie jest ten moment absolutnej zapaści, czy właśnie ten zwiastun tej katastrofy, której zapowiedział jest konstruowanie takiego sterylnego ciała politycznego, jednocześnie nie jest niczym, tak, to znaczy on wiąże się z ogromną ilością przemocy, cierpienia i tak dalej, tak, to znaczy także odnosząc to do tego, o czym powiedziała Monika, to znaczy tej katastrofy ekologicznej, tak? To znaczy z jednej strony można, co wydaje mi się jakoś super inspirujące, myśleć o tym,
o tym procesie, jako procesie, z którego wyłaniają się nowe potencjalności, tak? To znaczy tego życia, które toczy się właśnie czy sztuce życia w ogóle właśnie na zniszczonej planecie, jak głosi tytuł jednej z książek zrobionych przez Singh, właśnie jako tej sztuce, sztuce przetrwania w sytuacji, w której następuje ten rozpad tego starego systemu społecznego, ekonomicznego, filozoficznego, który stał za tym projektem. I on i w tym procesie jednocześnie, co jakoś wydaje mi się super istotny, on ma charakter właśnie nie antropocentryczny, tak? To znaczy te siły, które ostatecznie doprowadzają do tego rozkładu, nie są siłami czysto społecznymi. To nie chodzi o jakiś ruch proletariacki, robotniczy, który doprowadzi do zniszczenia obecnego systemu społeczno-ekonomicznego, no tylko właśnie o pomyślenie o tym właśnie w kategoriach takich posthumanistycznych, tak? To znaczy o pomyśleniu o tym, że te granice, do których dochodzi kapitalizm, są granicami nie tylko społecznymi, ale też środowiskowymi, ekologicznymi, tym, co ostatecznie doprowadza do rozkładu kapitalizmu, są nie tylko siły społeczne, które cierpią z powodu istnienia niesprawiedliwego systemu społecznego, ale także środowisko, które jest przez ten system niszczone i które nie jest w stanie być niszczone w nieskończoność. Tak? To znaczy, a jednocześnie wydaje mi się, że właśnie taka próba porzucenia takiego myślenia apokaliptycznego, które jest jakoś, wydaje mi się, obecne w tym, co robi Singh, tak? To znaczy wejście jakby w konkretne, tak? To znaczy rozpoznania tego, że po pierwsze, że katastrofa nie jest czymś, co się wydarzy gdzieś w jakiejś nieokreślonej przyszłości, tylko jest tym czymś, co się dzieje tu i teraz, a jednocześnie jest nie tylko siłą destrukcji, ale także siłą jakiegoś nowego życia, nowej formy życia, która jest formułowana właśnie w opozycji, czy właśnie dzięki temu, że pewne miejsca zostają opuszczone, zapuszczone i stają się możliwością do tego, żeby sformułować jakąś inną formę życia społecznego, już nie zorganizowaną w te organizmy czy ciała polityczne, bo nie dającą się wyzyskać, wprząc jakby w te mechanizm produktywności i akumulacji, wytwarzania nowych skutków i tak dalej, tylko formułują coś, co z konieczności, ale także właśnie dzięki tym warunkom środowiskowym, w których się odbywa, no przyjmuje całkiem inną postać. Znowu podobnie do tych heretyków żyjących w Pirenejach, jest to postać właśnie taka właśnie nieutopijna, tylko taka bardzo cielesna, pełna problemów, porażek i właśnie nie zrobiona od linijki jako gotowy projekt rewolucyjny, jak właśnie z tych marksistowskich fantazji, tylko jako taka realna próba jakby wcielenia innej formy życia społecznego, która właśnie dzięki temu, że jest pozbawiona, czy jest formułowana bez tego wielkiego projektu podporządkowywania życia społecznego i ekologicznego, ma szansę być dużo bardziej trwała niż te organizmy papiesko-państwowe. Także ten rodzaj taki permakulturowej bioróżnorodności, która wytwarza się podczas takiej, używając tej metaforyki właśnie, czy tej opozycji między myśleniem plantacyjnym i czy tym modelem gospodarowania i życia społecznego, dla którego modelem jest plantacja i dla którego modelem są te praktyki
ogrodnicze łowiecko-zbierackie, które opisuje Tsing, no z tego wyłaniają się całkowicie dwie różne formy życia społecznego i tak, no i jakby w tym być może jest jakaś nadzieja. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś refleksje? Ja mam tylko taką krótką refleksję, że to taka nadzieja, która ciągnie za sobą taki cień traumy potwornej chyba. Nie wiem, czy byś się z tym zgodził. Po prostu, że jakby to rzeczywiście to taka jedno... Znów mi się jakby łączy z tą jednoczesnością taką, że to jest jednocześnie nadzieja, jednocześnie destrukcja. Że nie można ich oddzielić. I w tym sensie właśnie to, o czym mówiłam na początku, o tej takiej jednoczesności tych momentów i tego ciała, które gnije i ono gnije wciąż, jakby wciąż w różnych przesunięciach i jesteśmy świadkami tych zabiegów wokół tego gnijącego ciała. No to jest jakieś takie mocne dla mnie, nie wiem, że właśnie, że to jest ta jednoczesność nadziei i traumy, nadziei i destrukcji życia i śmierci w tym samym momencie. I też wydaje mi się bardzo, bardzo takie ciekawe, może też po prostu też idące jakby w parze z takimi moimi intuicjami czy zainteresowaniami badawczymi, właśnie związanymi z tym porzuceniem takiej centralnej pozycji człowieka i że to się po prostu wyłania, być może w tym sensie nie jest utopijne, że właśnie jest po prostu jednocześnie destrukcyjno-kreacyjne, jednocześnie daje nadzieję, jednocześnie daje życie i zabiera życie, no jednocześnie jest życiem, życio-śmiercią. I to jest też to odwołanie do takiego, być może do takiego jakiegoś naturalnego dążenia do wspólnoty, symbiozy, współpracy, które właśnie jakby odchodzą od tego, od tych takich państwowych obietnic, tak, od takiej, nie wiem, umowy społecznej, która dopiero obiecuje nam, że oto dogadamy się i zawiążemy wspólnotę, że tutaj jakby taka tendencja życia do takiego łączenia się, zawiązywania, współpracy, pochłaniania się wzajemnie po to, żeby żyć, być może też jest taką, no tym buzowaniem tego ciała, tak? Ja cały czas wracam, bo ta metafora po prostu jest dla mnie, piszesz w pewnym momencie właśnie o tym buzującym ciele trupa. To jest dla mnie takie bardzo, bardzo żywe, bardzo przemawiające i to jakoś zupełnie odchodzi od takiej opowieści też o dziejach biopolityki z perspektywy człowieka. Mamy pytanie na czacie od osoby, która śledzi nasze spotkanie, więc pozwolę go Państwu przekazać i Pana Michała poproszę o ewentualną odpowiedź na to pytanie. A czy to nie jest tak, że państwo z definicji jest dziurawe, jak chiński mur kawki, więc zawsze można mu się wymknąć? No właśnie. Właśnie cała ta opowieść jest chyba właśnie próbą powiedzenia właśnie, jak bardzo jest dziurawe, jak bardzo ciężko jest nam to dostrzec, właśnie dlatego, że absolutna większość tekstów, z którymi mamy do czynienia, to teksty wytworzone przez funkcjonariuszy tego państwa, któremu bardzo zależy na tym, żeby opisać państwo jako twór niemal odwieczny, konieczny, bez którego nic nie może się udać i któremu nie da się w żaden sposób wymknąć, wobec czego widzę jakąś wielką potrzebę tworzenia alternatywnych opowieści, które pokazują, jak bardzo to państwo jest
dziurawe, jak absolutnie większość właściwie życia społecznego toczy się poza państwem wtedy, to znaczy w XIV wieku, ale wydaje mi się, że także dzisiaj paradoksalnie, tak? To znaczy pomimo tej, tak? To znaczy, że jeśli wyjdziemy poza też taki hiperkrytyczny sposób myślenia, w którym widzimy tę opresję państwową, kapitalistyczną na każdym kroku i spojrzymy w taki fenomenologiczny sposób na nasze życie, to okaże się, że naprawdę bardzo znikoma jego część jest, że bardzo wiele rzeczy udaje nam się zrobić zupełnie poza państwem, bez państwa i że absolutna większość naszych relacji społecznych nie ma nic wspólnego z państwem. I w tym sensie być może właśnie to byłby warunek tego, że to państwo w ogóle jest w stanie funkcjonować, tak? To znaczy te bazowe relacje społeczne, które rozwijamy między sobą, które czynią nasze życie niepiekielnym, nie tak koszmarnym i tak dalej, są tym, dzięki czemu to państwo jest w stanie jeszcze w ogóle funkcjonować, są właśnie tym brudem, czy tym zanieczyszczeniem, które w ogóle umożliwia immunologiczne przetrwanie tego organizmu państwowego, bo jego właśnie absolutna sterylność by go wykończyła. No więc tak, no, tak bym odpowiedział na kwestię dziurawego muru. Sądzę, że mogę pozwolić sobie na drugie pytanie, takie wtrącenie w Państwa rozmowę. Mianowicie jest to pytanie trochę natury terminologicznej i jest to związane z pewną trudnością, której doświadczałem w czasie lektury Pańskiej książki. Albo być może ad owo byłoby to pytanie nie tylko terminologiczne, ale też dotyczyłoby jakichś podstawowych kategorii, które w tej książce występują. I no, nie da się ukryć, że taką być może najważniejszą kategorią, która w tej książce figuruje, jest ciało. Ciało czy cielesność. Mówimy od tego pan zaczyna książkę, oczywiście na początku mowa o pełnym oczyszczeniu ciała, cielesności, ale potem ten ciało książki zaczyna się od wystawiania ciała Innocentego III po jego śmierci. I pytanie to jest poniekąd dwuczęściowe. Pierwsza część dotyczy rzeczy następującej. Czy ciało występujące w tej książce jest poniekąd metaforą, a zatem tak jak ciało opisuje jakiś inny byt, który pan usiłuje przedstawić w tej narracji, tak też ten byt może przedstawić cokolwiek innego lub coś przynajmniej jeszcze, mogłoby skutecznie to ciało zastąpić. Więc jest to taka metafora niekonieczna. Czy metafora konieczna poza ciałem, nic, tego przedmiotu nie da się przedstawić inaczej niż metaforycznie i ciało jest najlepszym właśnie środkiem na przedstawienie tego przedmiotu. Ale oczywiście znów widzimy na początku wystawione ciało Innocentego III. O ciele ciągle mowa, więc nie do końca to jest metafora. Z drugiej strony ciągle pan mówi o ciele jako o ciele, kolektywnym ciele Europy. Mówi pan o ciele jako organizmie. Mówi pan o nieregulowanym, przepraszam, ciele. W końcu mówi pan o ciele mistycznym. Ciele mistycznym, które wiadomo, jakie są źródła tego pojęcia, a które przedstawia wspólnotę. Czy przedstawia tę wspólnotę w sposób metaforyczny, czy nie. Inaczej mówiąc, to jest ta pierwsza część pytania, czy ciało dałoby się czymś innym jeszcze zastąpić w tej narracji? Czy ciało jednak jest czymś koniecznym? Czy ciało jako zastępowalne czy niezastępowalne jest tutaj metaforą, czy nie do końca? I drugie pytanie. Jest to właśnie pytanie jak najbardziej terminologiczne.
Mianowicie też od strony terminologicznej nie do końca rozumiałam, o co tutaj chodzi. Albowiem, gdy pisze pan o ciele, oczywiście pisze pan o ciele, pisze pan całą tę książkę w języku polskim i po polsku innej opcji nie ma. Korzystamy cały czas z ciała, ale ponieważ pan się odwołuje do tekstów włoskich, do tekstów francuskich, do łaciny, to pojawiają się tam ojcowie kościoły piszący, czy mówiący, czy wygłaszający swoje kazania po grecku, więc to implikuje znaczenia związane z cielesnością czy z ciałem, które niekoniecznie są widoczne w tym polskim terminie ciało. I najważniejsze, to implikuje pewną dystynkcję, która na pewno nie jest widoczna w tym ciele polskim. Dystynkcja, która każe nam mówić o ciele, na przykład jak to jest po grecku, jako o ciele dynamicznym, nieuchwytnym, soma, i to zresztą jest związane z corpus mysticum Christi. Tutaj jest tym to soma mu. Mówi Chrystus, gdy ustanawia komunię i ukazuje ciało mistyczne. Z drugiej strony mówimy o ciele namacalnym, o powłoce, o sarks. Na dodatek do tego jeszcze pojawiają się zwłoki, trup, ptom. Więc to wszystko oczywiście jest w jakiś sposób, pan to rozprowadza, ale być może nie do końca dla mnie jest to sposób oczywisty. Do tego dochodzą dystynkcje w innych językach. Corpus caro i oczywiście kadaver po łacinie. No kadaver, dobrze, trupa odłóżmy. Corpus i caro. I ta dystynkcja znów jest jak najbardziej konieczna. Jeżeli w pierwszym wypadku, ja jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć, jeżeli ciało dynamiczne jest sama obecna w ciele mistycznym, w stanowieniu komunii, to sarks jest obecna w prologu świętego Jana. Kai hologo sarks again, gdy słowo stało się ciałem. Więc tutaj zaznacza się taka relacja z jednej strony rzeczywistość, ustanawia coś związanego z tym, ukazuje swój związek z tym, co nieuchwytne, a z drugiej strony to, co nieuchwytne, powiedzmy słowo, ukazuje swój związek z rzeczywistością materialną. Więc oczywiście te pojęcia greckie pochodzące z Ewangelii mają dużo wcześniejsze źródła pogańskie, greckie właśnie. Autorzy Ewangelii przyjmują terminologię grecką. To jest obecne w łacinie, to jest obecne oczywiście we francuskim. Le corps, la chair. Widzimy to na przykład u Merleau-Pontiego. Co prawda u Merleau-Pontiego zachodzi pewna inwersja w semantyce, gdy on mówi o le corps, la chair w porównaniu do na przykład tych pojęć greckich. To widzimy u Husserla, gdy on przeciwstawia Körper i Leib, lub u, jeszcze wcześniej u Lutra, gdy w jego przekładach mamy z jednej strony Körper i Leib, z drugiej strony mamy Fleisch oczywiście. Body, Flesh po angielsku i tak dalej, i tak dalej. Ta dystynkcja jest ważna i na pewno ona jest obecna u Agambena, u Esposito, na pewno ona jest obecna w innych tekstach, do których się pan odwołuje. Które ciało ma pan na myśli, gdy pisze pan ciało? Na pewno być może wszystkie te postacie. Chciałbym poprosić o takie rozprowadzenie tych różnych zjawisk, czy opowiedzenie o takie słowo, że te różnice nie są tak istotne. Nie, są bardzo istotne. Dziękuję za to pytanie i wydaje mi się, że oczywiście jest to ciężko zrobić czasami w języku polskim, natomiast ja posługuję się tam trzema terminami, czyli ciało, organizm i cielesność, które zasadniczo odpowiadają tym podziałom, o których pan wspomniał w innych językach, to znaczy w momencie, w którym posługuję się sformułowaniem ciało polityczne czy ciało mistyczne, to być może posługuje się pewnym tradycyjnym sformułowaniem
utartym sformułowaniem w tradycji filozoficznej, ale zgodnie z tym słownikiem terminologicznym, którym się posługuję w książce, powinienem być może pisać organizm polityczny i organizm mistyczny, bo zasadniczo taka jest różnica między organizmem i ciałem / cielesnością. I ona rzeczywiście odgrywa tutaj bardzo ważną rolę w tym sensie, że jest właściwie takim metafizyczną podstawą w ogóle całej tej konstrukcji, która tutaj, czy całego tego argumentu filozoficznego, który się tutaj toczy, czyli właśnie tej niemożliwości ukonstytuowania się ciała politycznego jako czegoś, co jako skończonego projektu, tak, czy organizmu politycznego, czy organizmu mistycznego jako domkniętego, skończonego projektu, właśnie dlatego, że jest ono tym ciałem, które jednocześnie jest żywe i nie daje się zamknąć właśnie w takiej sceptycznej, czystej formule, tak jak próbują to robić ci teologowie polityczni. I to rzecz bardzo ciekawa, odnosząca się właśnie do tego momentu w historii idei, powiedzmy, jakim jest przełom XII i XIII wieku, a więc kwestia właśnie tej na ile metafora ciała mistycznego czy politycznego jest metaforą. Otóż na ile jesteśmy w stanie ją zastąpić. Tak? To znaczy, z jednej strony, znowu odwołując się do pewnego tradycyjnego sformułowania, często posługuje się też tą metaforą ogrodniczą, która też ma bardzo długą tradycję. Tak? To znaczy, że o organizmach politycznych w historii filozofii politycznej najczęściej mówi się, używając metafor albo korporalnych, albo tych ogrodniczych, i one dwie są jakoś wygrywane w tej książce, właśnie w tej różnicy między plantacją i bioróżnorodnym ogrodem. A z drugiej strony właśnie między ukonstytuowanym organizmem czy ciałem mistycznym a cielesnością społeczną, czy tą wielością, czy tym motłochem, który próbuje się zamknąć w ramach tego organizmu mistycznego. Natomiast rzecz, która się, więc w tym sensie mamy do czynienia z dwoma zespołami metafor, których się używa do opisywania organizmów politycznych. Właściwie można powiedzieć, że niemal od zawsze, jak tam próbuję pokazać w tej dygresji o biologii politycznej, ten sposób myślenia jest bardzo, bardzo stary. Natomiast rzecz, o której już wspomniałem, czyli to wydarzenie w historii idei, jakim jest powrót medycyny Galena na Zachodzie, nowe tłumaczenia, komentarze i tak dalej, one powodują pojawienie się nowego, tak, to znaczy nie wiadomo, bo właściwie ta różnica między, tak, to znaczy często jest bardzo ciężko zidentyfikować, czy mamy do czynienia z metaforą, czy rzeczywistym myśleniem o ciele politycznym jako naprawdę takim superorganizmie, tak? To znaczy o ciele, którym rządzą naprawdę dokładnie te same prawa, którym rządzą. I ten sposób myślenia się pojawia w zachodnich, i on jakoś też przenika do tego myślenia o teologii politycznej i o tej formule, jaką przybiera właśnie to pojęcie ciała mistycznego w papieskiej teologii politycznej. Do tego jest bardzo silnie używana nowa medycyna odkryta właśnie na nowo w tym czasie, w której nie jest jasne, czy ona jest używana w sensie metaforycznym, czy właśnie wcale nie. Tak? To znaczy, że naprawdę uważa się Kościół jako ciało, i że jest ono ciałem dokładnie w takim samym sensie, jakim są
ciała indywidualne, no w pewnym sensie nie ma w tym nic dziwnego, tak? To znaczy, dlaczego właściwie każde ciało jest ciałem kolektywnym, tak? To znaczy właśnie w myśl tego odkrycia, czy tej świadomości tego, że właśnie każdy organizm jest rodzajem takiego nie dającego się odseparować od pozostałych organizmów. Tak, nie jest nigdy odseparowaną jednostką, indywidualnością, tylko jest zawsze siecią, holobiontem czy organizmem połączonym z innymi organizmami. To w tym sensie nie istnieją ciała jednostkowe, indywidualne. Każde ciało jest kolektywne, także to moje czy te wasze. I znowu wracamy do podstaw metafizyki, czy wspomnianego Parmenidesa, wszystko jest jednym, a jednym jest wszystkim. Bardzo panu dziękuję za tę odpowiedź. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć na temat książki, czy może jakiś niedomknięty wątek też pociągnąć, rozwinąć, zgłębić czy pogłębić w rozkład, o którym rozmawiamy? Chyba tak rozumiem, że nie. W takim razie poproszę o podsumowanie. Może panie Michale, może chciałby pan jakoś podsumowując nie całe swoje dzieło, ale tę konkretną książkę, coś jeszcze powiedzieć, ale co niby brzmiało dziś. A potem może państwo też na koniec coś, bo tutaj zresztą też jest ważne, w żaden sposób nie da się metafizyczności tego dzieła podważyć, bo pytania źródła transformacji się tu pojawiają. No i z tym jest związany też koniec. Nie wiem, czy mam jeszcze coś do dodania. No, bardzo to było wszystko inspirujące i ciekawe i bardzo wam dziękuję, że zechcieliście wziąć udział w tym panelu, ale tak chyba nie mam już nic do dodania. Bardzo panu dziękuję. Pani Moniku, pani Piotrze. No ja odczuwam teraz takie buzowanie myśli i ciała, po prostu jest, było bardzo, bardzo ciekawe. No, więc nie mam też podsumowania, bo też może nie trzeba mieć podsumowania, może po prostu ja to bym chciała obmyślać sposoby, jak myśleć inaczej i jak tutaj używasz, Michale, w książce takiego sformułowania puścić z dymem zakumulowanych bogactw w hierarchii instytucji. I to mnie najbardziej ciekawi teraz. I mam takie poczucie właśnie, że żeby to robić razem. No tak, i z taką myślą kończę, z taką nadzieją, wbrew temu, co wcześniej mówiłam, o takiej nadziei, która jest gdzieś obarczona tym cieniem traumy, to teraz mam takie poczucie buzowania po prostu, które jest cielesno, myślowo i każde, i organiczne. Więc to jest też dla mnie ta nadzieja. Bardzo pani dziękuję. Ja już nic nie dodam, poza tym, że to samo słowo, które Monice przyszło mi do głowy, czyli słowo nadzieja. I że rzeczywiście ta książka jest jakaś niesamowita w tej mierze, w jakiej tak, daje nadzieję, której, no mam wrażenie, ja bardzo potrzebowałem, kiedy ją czytałem, mimo że też inne osoby jej bardzo potrzebują, a ona tam, co chyba też było dzisiaj słychać, jakoś jest obecna. W każdym razie jest jakiś jej zaczątek, który, no dokładnie tak jak mówiła Monika, skłania nas, znaczy sprawia, że wystarczy, żebyśmy troszkę powędrowali przez te dziury
wyszli na zewnątrz tych murów państwowych i może tam czeka nas coś bardzo dobrego. Tak jeszcze sobie pomyślałam o tym rozkład i mieliśmy tutaj rozkładać rozkład i że ta nadzieja zaczyna po prostu buzować, nie? Może ona rozkłada rozkład. Ja również Państwu w imieniu Fundacji na Rzecz Mieszczenia imienia Barbary Skargi, a także swoim dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu, za omówienie książki pana Michała Pospieszyla. Jeszcze raz ją pokażę i przypomnę. Rozkład, esej o związkach państwa i patogenów 1050-1378. Książka wydana przez naszą fundację i wydawnictwo naukowe PWN. Jest oczywiście dostępna w sprzedaży i mogą ci z Państwa, którzy jeszcze nie znają tej książki, się z nią zapoznać. Bardzo polecamy tę lekturę. I przy okazji też chciałbym zapowiedzieć odwołane, ale wciąż anonsowane i obiecane przez nas spotkanie poświęcone piątej w tym cyklu książek, książce Michała Pawłowskiego Granicy Poznania metafizycznie i Einzigartigkeit. Spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie, gdy będzie znany termin, gdy wszyscy uczestnicy tego spotkania wreszcie będą mogli wziąć w nim udział, więc proszę śledzić stronę Fundacji na Rzecz Myślenia, profil naszej fundacji na Facebooku. A ja jeszcze raz dziękuję, życzę miłego wieczoru i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i usłyszenia. Cześć, dzięki. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia.